Remisem 5-5 zakończył się mecz charytatywny Artyści kontra Przedsiębiorcy, rozegrany na katowickim Jantorze. Mecz charytatywny, którego celem jest zebranie funduszy na leczenie Gosi, naszej przyjaciółki Marcina, oraz na pomoc Ukraińcom. W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczy drużyna hokejowej reprezentacji artystów polskich ze znanymi nazwiskami na pokładzie. Między innymi jest generał Polko, jest Rafał Mroczek, jest Rafał Bryndal, Tomasz Olbratowski i wiele innych znanych nazwisk. Po stronie przedsiębiorców są przedsiębiorcy ze Śląska, z Katowic przede wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć tak szlachetną inicjatywę. Hokej jest fantastyczną dyscypliną sportu, bo jak już założysz strój, to nie musisz się rozgrzewać. Już jesteś zmęczony, rozgrzany, można prosto na lód wychodzić. Forma tak jak reforma, można powiedzieć, zobaczymy. Bo to tak, sprawdzaliśmy się z zawodnikami, skubani, zastosowali taki manewr taktyczny wyższego rzędu, pościągali dobrych na trening, żeby nas zastraszyć. I teraz zobaczymy, co będzie, którzy dobrze poszli, a którzy zostaną. Nie mam bladego pojęcia, co to będzie za mecz. To jest fajne. W każdym razie, wiadomo, cel nadrzędny i podstawowy, pomóc zebrać jak największą ilość pieniędzy i żeby była dobra zabawa. Powiem, że będzie to mecz na wysokim poziomie, bo jak jeszcze kilka lat temu artyści grali jak artyści, teraz grają jak wirtuozi. O, i jest na co patrzeć. Warto pomagać, kochani, bo sytuacja jest taka, że w każdej chwili tam się może coś stać. I obym ja nigdy nie musiał korzystać z pomocy innych, a skoro mogę i mogę się czymś podzielić, potrafię, to robię to z prawdziwą przyjemnością. Na lodowisku króluje hokej, ale na trybunach królują animacje dla dzieci, króluje kuchnia ukraińska. Naprawdę panie przygotowały przepyszne pielmieni, jest rękodzieło, tutaj nasze lokalne z Nikiszowca i dużo ciekawych rzeczy, na przykład pokazy ratownictwa medycznego, czy też krótkie szkolenie z pierwszej pomocy. Nie potrafisz to leczyć. Już będzie się zatknął.